Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, seria Puzzle CAD 3D. Będziemy dzisiaj modelować jedną część z kolejnego złożenia, które jeszcze do tej pory nie było ruszane, także tutaj dane już tego elementu są pokazane. Natomiast jeszcze tutaj obiecałem jednemu z widzów, który zadał komentarz, pan Andrzej, pod jednym z filmów, gdzie zadał takie pytanie, czy nie byłoby szybciej i prościej definiować otwory gwintowane bezpośrednio w kreatorze otworów, wybierając typ gwintowany. Można wówczas w jednej operacji wykonać otwór o odpowiedniej średnicy i zaznaczyć gwint. I zasadniczo tutaj pan Andrzej ma jak najbardziej rację i być może wiele osób, którzy oglądają moje materiały tutaj, również sobie takie pytanie mogli zadać, dlaczego robię to troszkę tak jakby naokoło. I teraz chciałbym tutaj wytłumaczyć tą kwestię. Pierwsza część wynika z tego, że powiedziałem na początku, że tą serię głównie mogą próbować płacić równolegle ze mną osoby, które powstają z różnego rodzaju innych programów CAD. I w zależności od programów CAD sposoby wykonywania otworów gwintowanych mogą się nieco różnić lub mogą wymagać zastosowania innych różnych modułów. I dlatego pokazuję sposób uniwersalny, gdzie sposób oznaczenia gwintów jakby dodatkowo do wykonanego otworu zwykle jest umiejscowiony w każdym programie, czyli jakby można powiedzieć, że tą taką drogą trochę bardziej naokoło każdy prawdopodobnie będzie w stanie bez większych problemów te gwinty wykonać. Druga sprawa jest taka, że ten sposób, który ja zwykle pokazuję, gwarantuje 100%, że w momencie rzutowania detal do rysunku technicznego nie będzie problemu z wyświetleniem. W SolidWorksie również, tak samo na przykład jak korzystam zawodowo z programu Inventor, zdarza mi się, że niekiedy w przypadku kreatora otworu już z pełnym, sprecyzowanym gwintem, w momencie zrzutowania na rysunek czasami te gwinty się nie wyświetlają. Nie wiem z jakich to jest powodów, czasami takie sytuacje się zdarzają. Być może to jest kwestia jakaś indywidualna i tak dalej. Kolejna sprawa jest taka, że nie zawsze da się wykorzystać otwór gwintowany, a sposób poruszania się przez oznaczenia gwintów jest niekiedy wygodniejszy. Pokażę to na takim prostym przykładzie. Załóżmy, że mamy tutaj będziemy mieli jakiś fragment jakiegoś pręta. Niech będzie wyglądało to w ten sposób, że będziemy chcieli ten pręt nagwintować od razu bardzo, bardzo szybko, jakby wraz z wykonanym otworem. I powiedzmy, że on będzie miał otwór, na przykład, nie wiem, niech będzie tam jakiś gwint drobnozwojny M36 razy 2, czyli sobie zrobimy, a natomiast tu będziemy chcieli mieć jakieś pogłębienie tutaj do wyfrezowania do płaskiego. No i na przykład chcemy, żeby ten gwint tutaj był na długość, na przykład niech będzie to 70 mm, które tutaj już zostało utworzone. Potem powiedzmy, że chcemy zejść sobie jakąś tam fazą 45 stopni, tutaj sobie zostawić jakąś średnicę. Teraz tak, żeby to miało ręce i nogi, na razie sobie ten wymiar odrzucę, a chcę sobie zaznaczyć otwór pod wykonanie gwintu M36 razy 2, czyli potrzebuję otwór 34. No właśnie, czyli teraz tutaj będę widział, że potrzebuję koło, nie wiem, 40, dajmy 45 w ten sposób. No i powiedzmy, że tu już te wymiary niech to jakoś wypadkowo sobie tak zostaną. Natomiast tutaj troszkę to uprościmy, niech będzie za cienka ścianka tam wyjdzie, 60 mm powiedzmy. No i teraz w tym momencie, jeżeli sobie to tak zostawię, wystarczy, że sobie teraz wykonam obrót, czyli mam powiedzmy już tą tuleję, no i teraz wystarczy tylko oznaczę sobie gwint w tym momencie w cefi 36 do następnej, akceptujemy, no i mamy jakby sprawę załatwioną, możemy ewentualnie dodać sfazowanie i możemy element rzucać na rysunek i wykonywać już 2D. Także w ten sposób po prostu jest w takich sytuacjach łatwiej tym operować, gdy korzystamy z tego. No oczywiście, jeżeli korzystamy z kreatora otworów, to tak naprawdę zależy, no, czego potrzebujemy. Także jeżeli faktycznie możemy sobie na to pozwolić, to wtedy wygodniej jest wybrać sobie ten gwint, który tam chcemy, na przykład tam jakiś, nie wiem, M12 i sposób oznaczenia wybrać, czyli oznaczenie gwintu tak, żeby
później widoczne to było w rysunku technicznym, więc to musimy o tym pamiętać, żeby te krawędzie gwintu były widoczne. Także tyle tutaj w temacie. Jeżeli ktoś jakby, też kwestia przyzwyczajenia można powiedzieć, także kto, jak komu jest wygodniej, to ma tutaj jakby pokazane szereg różnych sposobów do tego, żeby otwory gwintowane robić i tak naprawdę co komu jest wygodniej, bo nie da się tutaj powiedzieć, że zawsze musisz korzystać z takiego rozwiązania albo z takiego rozwiązania. To jest dużo zależy od okoliczności, natomiast ja tutaj pokazuję głównie przykłady, a życie i tak weryfikuje swoje. To tak samo jak z wytrzymałością materiałów i symulacjami MES. Pokazuję jakieś przykłady, porównuję, gdzie jest na przykład wytrzymałość, widzimy wyniki symulacji i robię do tego analizę analityczną, sprawdzam te wymiary, czy wartość naprężeń są zgodne. No i wtedy zwykle albo się pokrywa, albo jest blisko, albo się nie pokrywa, no i wtedy tłumaczę, co się mogło wydarzyć, że się nie pokrywa. A rzeczywistość i tak swoje zweryfikuje, bo się okaże, że to, co liczyliście analitycznie i robiliście w symulacji, to w rzeczywistości wychodzi zupełnie co innego. No i takie sytuacje się zdarzają i trzeba sobie z tym radzić i dochodzić do tego, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. Tyle natomiast w tym temacie. Tego nie będziemy zapisywać, natomiast idziemy do części, która wchodzi tutaj już w skład naszych puzli i tak jak to było tutaj zaznaczone, czyli mamy część, która się zwie uchwyt centralny, dlatego tą nazwę tutaj wpisuję, numer rysunku sobie również tutaj skopiujemy i ten Excel, ten arkusz, który tutaj jest, również będzie załadowany do katalogu, gdzie linki są podane po prostu z datą, kiedy pojawia się materiał, jest opisany Excel, ten arkusz i można sobie tutaj dłubać. I teraz będzie dzisiaj jedna część, a wynika to z tego, że będziemy ją wałkować na dwa razy. Dlaczego? Zaczniemy od zamodelowania go w sposób taki najprostszy, taki można powiedzieć bardzo łopatologiczny, gdzie nadamy sobie teraz tutaj dwa główne wymiary, które są nam potrzebne, czyli teraz ten pierwszy wysokościowy 13 mm i tutaj szerokość, którą potrzebujemy 18 mm, wyjdziemy sobie i na przykład zrobimy sobie teraz to w ten sposób, że symetrycznie od płaszczyzny sobie go wyciągniemy na długość 60 mm. No i mamy taki prostopadłościan i teraz ten prostopadłościan będziemy sobie tutaj rzeźbić. Zaczniemy od płaszczyzny prawej, albo możemy sobie zrobić to znowu symetrycznie, albo akurat w tym przypadku nie ma również tutaj przeciwwskazań, żeby sobie zrobić w ten sposób kolejny prostokąt, który musimy tutaj symetrycznie wyrzeźbić, z racji tego, że jeżeli zrobimy to w ten sposób, od razu pokryjemy krawędź z krawędzią poprzez to, że nie musimy specjalnie nadawać współliniowości. Gdybyśmy zrobili przekrój przez płaszczyznę prawą, możecie sobie tak spróbować, narysujecie tutaj sobie ten prostokącik i on nie z automatu niekoniecznie będzie chciał znaleźć wiązanie, bo to też może być różnie z wersji na wersję, różnie od programu, także to jest kwestia, że może taka sytuacja zajść, natomiast wtedy będziecie musieli na przykład krawędź, prawda, łączyć z powierzchnią i nadawać tutaj relację współliniowości, czy też zależy od programu, z którego korzystacie, w jaki sposób ona tam jest nazwana, no bo to też może się różnić. Natomiast jeżeli sobie od razu wyjdziemy, no to wtedy tutaj możemy sobie złapać to w ten sposób. Będziemy sobie teraz mogli złapać tutaj symetryczność względem osi, którą tutaj utworzyłem. No i teraz opiszemy sobie tak naprawdę tylko głębokość tego wcięcia, czyli jak głęboko musimy wjechać, czyli na wymiar 10 mm. No i teraz jaki ma być ten wymiar tego wycięcia, 34 mm. Tu jest już wszystko, sprawa gotowa. Robimy wyciągnięcie przez wszystko, możemy do następnej, ponieważ tutaj nic więcej się nie dzieje, także też jest tutaj tak naprawdę dowolność. No i mamy pierwszy tutaj element, pierwsze operacje z tego rzeźbienia gotową i robimy drugą operację i również w analogiczny sposób teraz od narożnika tworzymy sobie prostokącik, wymiarujemy go, czyli teraz na jaką głębokość wchodzimy, a wchodzimy znowu na głębokość 10 mm i teraz wchodzimy tutaj w tym kierunku na wymiar. No właśnie, i teraz kwestia taka, bo ogólnie to, co ja tutaj przygotowuję, to jest tak, że korzystam sobie z rysunków, które zrobiłem w momencie, gdy projektowałem tego twora. Czyli po prostu, żeby łatwiej to wszystko było tworzyć, no to sobie teraz korzystam ze ściągi w postaci rysunku, który mam przygotowany. I teraz tak, niby z pozoru w momencie jakby projektowania, no to najłatwiej było sobie teraz tą głębokość tutaj ustalić, po to, żeby no, ten element mógł współpracować tam z innymi elementami, które wchodzą
w skład tam złożenia. No ale teraz, jeżeli chodzi o rysunek, no to jeżeli mamy symetryczny, no to na przykład wtedy w takim przypadku łatwiej nam jest to wymiarować. I również w takim przypadku, jeżeli mamy utworzoną oś symetrii jako konstrukcyjną, no to wtedy łatwiej nam też jest to wymiarować w ten sposób. Czyli możemy sobie analogicznie zwymiarować po prostu tu, ile potrzebujemy wymiar sobie złapać, czyli uzyskać tą głębokość tego wcięcia w kierunku, czy też w osi, prawda, minus z. No i po prostu po akceptacji możemy sobie od razu wyciągnąć znowu, na przykład teraz dla odmiany przez wszystko, no i też będziemy mieli tą sytuację załatwioną. Skorzystamy sobie z lustra teraz względem płaszczyzny przedniej, ponieważ to była ostatnia operacja, która już była zaznaczona, program ją sobie wykrył, zaakceptował, no i tutaj mamy sprawę załatwioną. No i teraz można powiedzieć fajnie, bo troszkę sobie tam niby zautomatyzowaliśmy tym, że skorzystaliśmy sobie z tego lustra, że tam osie i to wszystko fajnie, ale ogólnie można powiedzieć, że tych operacji musieliśmy kilka zrobić i tych wymiarów musieliśmy kilka tutaj nadać, a jeżeli chodzi o kształt tego elementu, on ma pewne właściwości, mianowicie takie, że zachowuje swój grubość ścianek w każdym przekroju, czyli mamy tutaj 3 mm, teraz pomiędzy tą ścianą, a tą ścianą tutaj w tym kierunku, gdzie macham myszką, również ma 3 mm, no i teraz ta ściana i ta ściana również 3 mm. Czyli na dobrą sprawę można było na przykład narysować szkic od razu o grubości 3 mm z tymi uskokami, no i tylko wyciągnąć go bez tego dodatkowego rzeźbienia. Ale sprawa ma się tak, że korzystając tutaj z modelowania, czy włączając to modelowanie powierzchniowe, można sobie taki element zrobić dużo szybciej i sprawniej. I teraz zrobię sobie znowu poprzez część nową ten element. Zrobimy sobie nowy szkic i narysujemy tylko teraz fragment, który będziemy tak naprawdę potrzebować. Wystarczy, że zrobimy sobie tylko taki szkic jako uproszczenie. No i teraz tak, żeby sobie znowu te wymiary ładnie połapać, to możemy sobie konstrukcyjną, nieskończoną oś symetrii ustawić i znowu będziemy mogli teraz te elementy łapać sobie do wymiarów. Czyli na przykład tu podamy sobie wymiar graniczny 40 mm i w momencie nadawania tych wymiarów musimy już to przewidzieć, w którym kierunku będziemy walczyć z tym przekrojem w kolejnym etapie. Chodzi o to, gdzie będzie, w jaki sposób on się będzie nam poruszał. Czyli teraz musimy sobie odpowiednio ten wymiar w tym kierunku nadać na 10 mm. I teraz sprawa wygląda tak, że to jest w zasadzie wszystko, co potrzebujemy, żeby tamten poprzedni profil tak naprawdę osiągnąć. Co prawda będzie potrzebna operacja lustra, już wiecie dlaczego. I teraz wystarczy sobie w module powierzchnie, taki prosty moduł powierzchni również i w inwentorze będzie, i podejrzewam w Solid Edge'u spokojnie, jeżeli ktoś korzysta, a tym bardziej jeżeli ktoś ma Katie czy NX-a. Wystarczy sobie teraz tą powierzchnię wyciągnąć, czyli cały ten profil, który tutaj utworzyliśmy, symetrycznie od płaszczyzny. No i teraz tak, jak mieliśmy tam wymiar 18 mm, czyli dokładnie ten wymiar. Akceptujemy to. No i teraz wystarczy tej powierzchni, którą tutaj utworzyliśmy, sobie nadać jej grubość, czyli ją pogrubić. Tylko teraz musimy zwrócić uwagę na to, jak będziemy tą grubość tutaj nadawać, ponieważ tu się tak akurat dziwnie teraz poskładało, że domyślna 10 mm się wyświetliła. Zmienimy to na 3 mm, czyli tyle, ile potrzebujemy tej grubości ścianki, no i kierunek. I teraz musimy zwrócić uwagę, jak my nadaliśmy wymiary. Nadaliśmy tak naprawdę wymiary jakby zewnętrzne, patrząc od tej strony przekroju, tutaj od prawej strony. Czyli tak naprawdę musimy w drugą stronę nasze pogrubienie wykonać. Jest tu jedno pewne niebezpieczeństwo. Gdybyście na przykład zrobili sobie w środku wymiaru ten szkic, w środku grubości i chcieli zrobić pogrubienie obydwu stron. Czyli teraz widzicie, że tutaj nie działa jako logiczna symetria, tylko to wam jakby daje na dwie strony ten sam wymiar, czyli jakby podwójna grubość wtedy wychodzi. Tak można by tutaj to nazwać. No ale akceptujemy to dla 3 mm do pogrubienia do wewnątrz, czyli jakby tam do lewej strony. No i akceptujemy i mamy gotowy zarys. Możemy sobie sprawdzić, czy wysokość faktycznie jest 13 mm, tak jak to było wtedy wymiarowane. I no, zgadza się. Czyli teraz wystarczy sobie tylko z operacji lustra
względem tej płaszczyzny, odbić sobie tą operację. I teraz, jeżeli sobie tak zostawicie, zwróćcie uwagę na opcje, jakie są w programie SolidWorks, akceptujecie, będzie błąd. Musicie sobie zaznaczyć szyk geometrii. I dopiero w takim przypadku Wam zostanie to prawidłowo tutaj wyrenderowane, czy też wykonane. Także taki druga metoda na to, żeby ten element sobie tutaj wykonać. I teraz będziemy robić dalszą kosmetykę, mianowicie taką, że będziemy tu potrzebowali jeszcze zrobić takie pewne znowu wyrzeźbienie, ale zrobimy sobie, wrócimy jakby do tego etapu i zrobimy sobie na etapie tym powierzchniowym. I teraz wystarczy, że sobie na tej powierzchni zrobimy tutaj teraz taki jeden fragment i zakończymy go sobie tutaj łukiem o pewnym promieniu i sobie to na razie tak zostawimy, zaraz sobie powymiarujemy. Po pierwsze musimy tutaj złapać styczność, czyli żeby tutaj nie było jakiegoś dziwnego uskoku, który byłby trudny do wykonania, oraz odsunięcie. Przy czym ja mam teraz to odsunięcie znowu zwymiarowane symetrycznie i musimy teraz na tym znowu sobie, żeby to łatwiej wykonać i nie bawić się w przeliczniki, ile odkąd muszę się odsunąć, po prostu w ten sposób sobie zwymiaruję to, co mam zwymiarowane symetrycznie, na przykład tak jak w tym momencie. No i teraz jeszcze muszę sobie zwymiarować wymiar, który będzie związany za zasięg tego tutaj wyciągnięcia i mogę sobie zrobić to w sposób tutaj analogiczny, taki jak zacząłem, i ten wymiar ma 30 mm i ostatecznie jedyne co pozostało to nadać tutaj promień, który wynosi 4 mm. No i mamy w ten sposób sytuację tutaj gotową. I teraz jak to wyciąć? Najprościej można to zrobić w ten sposób, że znowu w modelu powierzchniowym przyciąć powierzchnię, wybrać sobie teraz co mamy aktualnie, usuń zaznaczone lub zachowaj zaznaczone. Dwie opcje. Jeżeli zachowaj zaznaczone, no to zaznaczamy to, co ma pozostać, czyli na przykład w ten sposób. Jeżeli usuń zaznaczone, no to wtedy usuwamy, zaznaczamy tą mniejszą powierzchnię. Także tak tutaj sprawa się ma. Myślę, że to w miarę proste i logiczne. Akceptujemy. No i wtedy znowu wracamy do pogrubienia i ładnie mamy element tutaj już wykonany. Tylko tyle, że nam potrzeba jeszcze symetryczne odbicie w drugą stronę. Czyli powiedzmy, że coś robicie bardziej zaawansowanego z powierzchnią i na przykład narobiliście z jednej strony tych operacji dużo i chcecie teraz to zrobić na drugą stronę, odbić. No i teraz kwestia, powiedzmy, czegoś nie da się zrobić. Jak sobie teraz to załatwić? Czy znowu wracać do tych szkiców, wszystkich po kolei wymiarować, przenosić, odbijać i tak dalej? No bo można zrobić sobie lustro szkicu, przenieść na drugą stronę i wtedy złapać oba profile i też pójdzie. Ale można sobie teraz, powiedzmy, gdy macie bardziej zaawansowany model, można zrobić teraz coś takiego, że wykorzystać przycięcie powierzchni płaszczyzną, czyli na przykład tą płaszczyzną robicie nie w tą zakładkę sobie kliknąłem, zatem jeszcze raz przytnij powierzchnię, narzędzie przycięcia, czyli teraz wybieramy sobie to płaszczyznę przednią i zaznaczamy sobie, co chcemy teraz znowu zachować, czyli w ten sposób to, co jest niebieskie, zostanie ucięte. No i okej. I teraz na przykład, gdybyście chcieli znowu sobie coś tutaj, jakieś zaawansowane operacje porobić na tym fragmencie powierzchni i gdyby on został skończony, no to wtedy nie ma tutaj większego problemu, żeby znowu zrobić lustro. Czyli wybieramy lustro, tylko tyle, że teraz zamiast ściana, płaszczyzna, lustra nie wybieracie obiektu, a wybieracie płaszczyznę, względem której nastąpi odbicie. No i teraz zamiast operacji, które do tej pory wybieraliśmy, ponieważ samego takiego operacji związanej z tą powierzchnią, no nie jesteśmy w stanie wybrać, ponieważ tutaj mamy samą powierzchnię, która została wykonana przez inne operacje, dlatego możemy po prostu wybrać zamiast tego odbicie całego obiektu, który utworzyliśmy sobie powierzchniowy, no i zaakceptować również i w ten sposób go tutaj uzyskać. Tylko tyle, że teraz mamy lustro, które jest złożone z dwóch powierzchni i one są teraz względem siebie niezależne, to znaczy takie, że one nam nie tworzą tutaj jednej powierzchni. Czyli w tym przypadku albo możemy znowu sobie zrobić taki myk, że odbijemy lustro względem kolejnej powierzchni i wtedy pogrubimy cały element, ale nam to wtedy może zostać zachwiane z racji tego, że już tą operację mamy wykonaną. Dlatego najprościej będzie przejść do powierzchni, wykonać połączenie tych dwóch powierzchni, które tutaj mamy. No, akceptujemy, mam już teraz jedną powierzchnię, którą widzimy w obiektach powierzchniowych, że jest jeden element. Przechodzimy do operacji pogrubienia, a kolejno do
odbicia lustrzanego i mamy też również tutaj zrobione. Także takie kombinacje, takie eksperymenty można tutaj śmiało wykonywać i próbować właśnie w ten sposób z takimi rzeczami sobie tutaj radzić. Natomiast teraz w dalszej operacji będą do wykonania otwory. No i teraz potrzebujemy znowu otwory, tutaj dwa symetryczne względem osi. Możemy sobie od razu zrobić dwa punkciki, nadać teraz symetryczność względem tej osi i w tym momencie nadać rozstaw tych otworów. Rozstaw otworu wynosi 10 mm i teraz odsunięcie od dolnej krawędzi, od podstawy, od podłoża jakby wynosi tutaj 5 mm. Także to mamy zrobione. No i teraz znowu albo robimy tak jak tutaj było sugerowane przez widza, kreator otworu. Możemy sobie dla przykładu wybrać tryb gwintownika prostego, otwór gwintowany. Potrzebujemy otwór, jak się można domyślać, M3 z ostatnich filmów. No i cóż, tutaj nie musimy nic zrobić, z objaśnieniem gwintu sobie to zostawimy i możemy sobie wybrać przez wszystko, czyli od razu załatwimy na wylot, ponieważ tutaj z tego co widzę nie powinno nam w tej płaszczyźnie, tutaj na tej powierzchni przeszkadzać. Natomiast gdyby coś tutaj jeszcze się na tej powierzchni działo, no to wówczas albo byśmy musieli skorzystać do następnej i potem skorzystać znowu z lustra do tego, żeby to odbić, ale możemy zrobić po prostu przez wszystko w ten sposób razem z gwintem, gdzie też możemy ustawić ewentualnie głębokość, czy jak daleko ma ten gwint przechodzić. Zatem idziemy teraz do zakładki tutaj pozycje, zaznaczamy w których punktach widzimy, że został przeciągnięty na wylot. Ewentualnie, jeżeli możemy jeszcze skorzystać z czegoś takiego jak opcja do powierzchni, no i wtedy zaznaczamy jak daleko ten otwór ma zostać nawiercony i wtedy zostaje jeszcze kwestia jak głęboko będzie gwint. No to tutaj mamy pewne powiązanie ze średnicą, 2 razy średnica, więc powiedzmy 6 mm. Także ten element trzeba by tu było wtedy zmodyfikować. Dlatego tutaj akurat zrobimy sobie po prostu przez wszystko. To mamy też przez wszystko. No i akceptujemy i element gwintowany już jest zrobiony. I teraz możemy sobie wykonać sfazowanie. Na przykład w tym momencie, na tym etapie i mamy gotowe. Zrobimy sobie tutaj faskę, no może coś w stylu jakieś pół milimetra i będzie dobrze. Natomiast jeszcze to, co pozostało zrobić, tylko tutaj chyba ścianę mi zaznaczyło, także jeszcze raz to muszę... jasne, nie krawędź wybrałem, a ścianę, bo tak widzę, że mi od wewnątrz zrobiło sfazowanie, a przecież technologicznie to by było troszeczkę trudne tam zrobić sfazowanie, tym bardziej, że jeszcze tu będziemy mieli promień od narzędzia przy wykonywaniu takiego, jeżeli to będziemy faktycznie rzeźbić z kawałka pręta jakiegoś, czy tam profilu. No i teraz jeszcze to, co tutaj jest potrzebne do wykonania i teraz znowu, albo sobie wrócimy znowu do powierzchni, albo zrobimy teraz na tej bryłce, także tutaj już kto komu również jak będzie bardziej wygodnie. Potrzebuję takich wycięć zrobić po to, aby można było ten element, aby mógł współpracować z innym detalem. I teraz sobie zwymiarujemy, jak daleko ma to wycięcie zostać wykonane, czyli od tej powierzchni lewy shift przytrzymany i na głębokość tutaj musimy wejść 1 mm, promień wynosi 3 mm i teraz odsunięcie również będzie symetryczne, wynosi 11,5 mm. Domkniemy sobie ładnie szkic tego elementu. No i na przykład teraz możemy skorzystać przykładowo właśnie z lustra, ale w szkicu, czyli wybieramy lustro elementów, elementy do odbicia lustrzanego, czyli sobie zaznaczamy ten nasz profil tutaj i kopiuj lustro względem osi konstrukcyjnej, która tu została utworzona, operację, wyciągnięcie i możemy na przykład skorzystać do następnej, akceptujemy, no i teraz za pomocą lustra, ściany, płaszczyzny lustra, czyli wskażemy sobie płaszczyznę prawą, wycięcie, które zostało już tutaj wykryte, akceptujemy, no i tutaj mamy już to gotowe, szkic możemy ukryć.
I z tego co widzę, powinno być tutaj wszystko już w tym akurat modelu gotowe. Kwestie kosmetyczne, czyli na przykład jeszcze fazy, możemy tutaj oznaczyć jeszcze raz, bo źle zaznaczyłem, nie trafiłem, także jeszcze tutaj fazy można oznaczyć i dać wymiar na przykład, nie wiem, z 1 mm, myślę, że będzie ok. Tutaj kwestia jeszcze jakiegoś promienia wewnątrz, który by się pojawił, dajmy na to też jakiś 1 mm. No i teraz tutaj widać, że wejdzie troszkę, będzie otwór z tym będzie kolidował lekko, znaczy takie będzie wycięcie, podcięcie dziwne, więc możemy sobie dać tutaj pół milimetra również i wtedy będzie to bardziej zjadliwe. Także tak wygląda tutaj ten element, który na ten odcinek został przygotowany wraz z takimi różnymi wariantami, z którymi można było do niego podejść. I teraz jeszcze tutaj na koniec, gdybyście na przykład potrzebowali się zorientować, jakiego rodzaju stacje robocze, czy serwery, czy komputery są zalecane do pracy z takimi programami jak na przykład SolidWorks lub innymi rozwiązaniami w branży inżynierskiej, o których informacje również na stronie firmy SolidExpert znajdziecie. Także zapraszam do odwiedzenia firmy i tutaj zapoznania się z ofertą w ramach podziękowania firmie SolidExpert za możliwość korzystania z edukacyjnej instruktażowej wersji programu SolidWorks. Zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.